Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Szósty odcinek, moi drodzy, z gry Fallout. Those monsters, they're gonna get me. Ci masz problem. Those things, they're gonna get me too. Can't stop now. Siła hejmoły. Retoryka. Nie mogę ci pomóc, jeśli nie powiesz mi, z czym masz problem. Those things. A mnie kart boli. It's all their fault. They did this to us. Holy shit. Kto? Co? Gdzie? Dlaczego? No, you don't care. The grown-ups never cared. Now they're all dead. Well, fine. You'll just die too. See? I knew it. You don't care. No one ever cares. Well, fine. Go away. See if I care. But those things, they're gonna get you. Whatever. Czy nie można. Nie można. Ciekawe, że nie można. Oh, you decided to come back, huh? Leave me alone. Zawsze nienawidzę tego, jeżeli twórcy gry tak robią. Kurza mnie, że nie mogę anihilować młodego. No nic, dobra, kontynuujemy. Szukamy tych szczurów. Tutaj mi coś tam pierdoli ten młody, więc... Babunia jakaś. We got us a wanderer all the way out here in Wilm's Wharf. You must got some important business out here to be wandering around. But tain't none of my beeswax what you're doing. But if you're interested in trading, maybe we can help each other. Pewnie, że tak. Always need bullets. Takes damn near 100 of them to kill a guy. Dobra, co? Masz kurwa key baseballowy, 5 kapsli i ty mówisz, że chcesz handlować. Dzieje się tu coś? Came out here a while ago that said they was looking for some do-gooder that came out from one of them vaults. I told them I ain't seen nobody like that and sent them on their way. They might still be around here though, if you think you can help them. My boys are hunting lurks. Finest meat you could get, but he don't move around in your stomach like mole rat does. Right dangerous, those things. Just as soon take your head off as look at you. Watch yourself out here. They're all over. Okay. We'll see. No, czyli młody ma questa. No bo nie, myśmy się nie zrozumieli do końca. Było mówić, że to questik dla mnie. Cieba. No, I'm not talking. To żeś mi wybaczył. When I was bad, my papa made me apologize 3 times. Then decided if I was really sorry or not. You wanna talk to me about stuff? Say you're sorry 3 times. And you better mean it. Zapomnij, nie dbam o to. Przepraszam trzykrotnie, ha, dokładnie to mówisz. Oh man, you got me. Guess I accept your apology. Okej, posłucham twojego, co tu się stało? It used to be kind of nice. No one bothered us there. I guess because we were so close to DC. There were 7 of us living there in tall, old brick houses. I think I'm the last one left. Those things took everyone else. Czy dobrze znajdziesz innych ludzi w mieście? People don't like to stay long in Great Itch. The DC ruins aren't a great place to make a home, you know. In fact, Papa was talking about moving on soon. We've been here for maybe a year. Będę się wycisał, słuchajcie, jak będzie wiertło. Zresztą mieszkał w Great Itch. Besides me and my papa, there was Doc Lesko, who stayed with us, and Will Brandis, and his mama and papa too. I guess they're all gone now. No, w ogóle nie słuchałem, skupiłem się na tym, że tego. Dobra, Alright. Mogę spytać o parę osób, które tu mieszkały? Go ahead. Opowiedz mi o tym doktorze Lesko. He was a strange man. He paid Papa some caps to help him build a shack and carry a bunch of junk into it.
Papa called him an egghead, but his head was shaped regular, so I didn't get it. I mieszkał doktor Lesko. He spent all of his time in that shack next door to my house. Every time I'd sneak in there, he'd be sitting at that funny-looking TV machine with the green words pushing buttons. What's that guy? He spent all. Jeszcze raz. Every time I'd sneak in there, he'd be sitting at that funny. Telewizor i patrzył na zielone litery, wciskając jakieś przyciski. Kosmita, widzowie. W ogóle masz jakieś pojęcie, co doktor Lesko robi w tych? No, he was a nice man, but he never wanted to play with me. Kosmita? Może kosmita? All I know is he was all gone when the ants started showing up. I think they got him too. A może może mrówka? Może te mrówki to kosmici? Nie wiem. Czy doktor Lesko miał u siebie jakieś dziwne sprzęty? I don't know. All kinds of doohickeys. Boxes with lots of lights, some funny glass bottles. Oh wait, he had a big, clunky, shiny man too. That was kind of neat. So? Yeah. Well, there is Will. He was sort of my friend. And then there was his dad and his mom. No to jakaś grubsza misja, tak? Gdzie mieszkała rodzina Brandis. Right across the street, actually. It was pretty swell having someone to hang out with so close by. A więc jesteście z Willem przyjaciółmi. Yeah, Will was super nice to me. He was like a year older than me, I think. He even shared his comic books with me. We explored pretty much every bit of Graditch we could find. I think that's why the ants don't bother me. I have good hiding spots. Co z rodzicami Willa? Well, his mom was nice too. She was kind of quiet, but she always took care of me and my papa when we came over. I think she was sad that my mom was gone. Will's dad was, well, I don't want to be mean, but he was kind of scary. Mhm. A kto, na w sensie po co my to? He was like always watching me and my dad real. Po co my o to pytamy? Like, he didn't trust us or something. Że ja rozumiem, że skład jakiś, ale tak dziwnie. Of his house and typing stuff into his TV box. Will said his dad was like an old soldier or something, but he didn't like doing that stuff, so he quit. A poczekaj, zielone. Nie, no to pewnie chodzi o komputer po prostu. No nie, zielone, tak przyciski, gdzie jest twój dom? Look for the house nearest to the billboard. That's sticking out of the ground. It's pretty close to the diner. You can't miss it. Dobra, i tak nie zapamiętam. Może jak się zaznaczy. Czy możesz mi powiedzieć coś więcej o stworzeniach napadających na Grindish? Well, they're big, ugly things that crawl around on six legs. They got huge teeth and skitter around grabbing everything in their path. My papa would always say they're fucking ants. Well, that's what he used to call them anyway. Mm-hmm. I just call them fire ants. Nah, those things started coming around only in the last few months. At first, they just crawled around outside our town. Oh, sorry, widzowie. Later, they came into town, and, well, you know the rest. My papa had a gun. He said it hurt those things, but he said they were the dumbest fucking ants he ever saw. He kept telling everyone to shoot for their antenna, whatever that means. You will? Really? Thanks a whole lot. My house is the one closest to the huge sign and the old diner. Please, find my papa and make him come back. No, ucichu. Co? Your papa come back, dobra. Kurde. Nope. I got... Well, there is the personal shelter next to the old diner. Papa always said to stay away from it. But I guess it's supposed to be safe. I'll head over there and wait inside. Hurry back.
Dobra, widzowie, mamy spluwę. Wreszcie przynajmniej przetestujemy, no nie? Idziemy zabić mrówki. Misja to misja. Ty, daleko ona jest? Bo ja nie wiem, czy to tu? Kurde, ciężko mi powiedzieć, czy to tam, czy do góry, to... Nie wiem. Zaraz się przekonamy. Może za młodym w sumie, to też nie jest takie aż najgłupsze. Ja on mówi, że gdzieś idzie się ukryć, ale... O! Kurwa, to ma 0 damage, widzowie. Co to jest, widzowie? Gdzie jest mój damage? Mięso mrówki. A, bo tu... No sorry, widzowie, nic nie zrobię za bardzo. W sensie... Nie wiem, jak mocno to słychać, ale... Postaram się wyciszać, tylko też nie zawsze słyszę, no nie? Bo jak się wiecie, nadupcam z mrówkami, to jest ciężko, ciężko się tak, wiesz, słuchać. No, mamy tu broń. No, też drugą taką. Zobaczymy, może ta będzie lepsza. 65 FPS-ów? Kurwa. Przecież ja mam kartę graficzną nowszą. Jak oni w 2008 mieli w to grać, ty? Słyszę cię, tylko nie wiem, gdzie jesteś. Nie wiem, zaraz na mordę wyskoczysz. Jeszcze nie wiem, gdzie. Chociaż ta mrówka była chyba jakaś słabsza i mniejsza, no nie? Tak mi się wydaje, dobra. Gdzieś stary, gdzieś... O, tu jest jeszcze. Ach, to kurwa, nie mogę na nim nacelować. W głowę? Mówi, że w czułki. Lecimy w głowę chyba. O, co? Ognista mrówka, teraz wszystko nabiera sensu, widzowie. Kurwa, jakie tanki. Nie no, jak ja mam kurwa po tyle strzelać, to już mi się nie chce w to grać, widzowie. Nie no. Nie wytrzymię. Jeszcze wszystko obok strzelam, a tu... To wszystko jest tak, słuchajcie, ważne. Brudna woda. Nie no, dawaj mnie steampaki, no. A może właśnie zjemy normalne żarcie? W sumie chyba zjemy jakieś normalnie tutaj tego. Co to daje? Wygrzew. Siła tego, owego. Ale to nic nie waży, to nie trzeba jeść. Wy. Ja bym to, nie? A to dużo warte. Czemu ja tego nie sprzedaję, kurwa? Widzicie tą celność tego czegoś? Jest tragiczna. O, mam odciszony mikrofon. Dobra.
No tak, nie my dzisiaj gameplay będzie niestety widzowy, no ale mam nadzieję, że mi wybaczycie. Wolałbym, żeby nie było co chwilę wiercenie, więc... No nic, no szukamy tego, starego. Stary leży na jebany nowy solcy. Nie wiem, czy ja powinienem eksplorować to miasto, w sensie... Kurde, ciężko mi tak powiedzieć, czy ja tu coś znajdę ciekawszego. Na razie widzę, że jest dupa, a nie ciekawszego coś. Nie wiem, wydaje mi się, że nic tu za bardzo nie znajdę ciekawego w tych ruinach miasta. Natomiast tu chyba znajdę, tak? To tu jest? Chyba tak. Drzwi domu tego, więc... Jo, pierchwice. Poka mnie tu. Piłkę do koszykówki. Nie chcemy. Mrówka puste. Książki nie. O! Karabin szturmowy. Chcemy. Amunicja. Chcemy. Ojojoj. Na takich chwil warto żyć, widzowie. Bo jak wejdę w ogień, to zacznę płonąć? Nie, na szczęście ta gra jest na tyle głupia, że nie. Akurat cieszy mnie to bardzo. Kieliszek nie. Metalowe pudło puste. Puste. To nic. Fred. Klucz do chaty. Lodówka. Trzeba posprzedawać to żarcie, bo one... Szczerze, żarcie zajebiście koks w tej grze. Tylko trzeba je sprzedawać, a nie... Ja źle robię. Trzeba posprzedawać, no. Whisky, nic nie warte. Co ciekawe. Żarcie trzeba sprzedawać i za to żarcie najlepiej steampaki kupować, bo steampaki najwięcej dają i najmniej ważą. Dzięki temu możemy jak najwięcej zbierać i maksymalizować zyski. Nawet nic nie ważą. O, błąd. Dobra, możemy odzyskać tutaj siłę. Dobra, samo się zapisuje nawet. Co teraz? Bo tu wyszliśmy, tak? Nic tu się nie dzieje za bardzo. A! Nie, tu też byliśmy. Wszędzie byliśmy, tak? Tu byliśmy? Też. Dobra, i co teraz? Co teraz, widzowie? Graby, no nie chcę graby raczej. Chyba zapisywanie. Poka mnie na mapy będzie. Dane mapa, tak. Zadania, będzie jakiś przekaz, będzie nowy stanowi złowieści. Ja zyskałem jakiś klucz. O, to tu klucz. O kurwa. Ty, widzowie. Okej, okay. Płyta grzewca. No mogę wziąć pudło puste. Tu puste, ciężko. To są bardzo podobne, słuchajcie tego. Podobne kolory, no nie? I ciężko się zorientować. Co to kurwa jest, ty? Co tu się dzieje, ty? Jakieś biurko? Poka. Kapsel. Weź. Terminal. Doktora. Zamknięty. Przeciętny. Kurwa. No zajebiście bym otworzył ten terminal. Nie będę ukrywać. Co jak co, ale ten terminal to bym zobaczył, co tam jest. O, jest hasło w ogóle. Zapis hasła. Zajebiście. Dobra, git. Notatki. This could be the fifth time I've forgotten the code to my desktop terminal. I really must learn to be more organized. The password for my terminal is Formicidite. How hard could that be for me to remember? Formicidite. Note to self. Destroy this holotape as soon as move to new lab is complete. Formicidite. Dobra. Git. Chce się w miarę git. Coś na fyję. Formicidite. A, sama się wpisała, dobra. Aktywuj robota naukowego? Błąd. Komora pusta. Pisz komendę. Błąd.
Robot poza zasięgiem. Notatki. Gdzie popełniłem błąd? Partia A27 to całkowita porażka. Muszę wrócić do pierwotnej formuły i zacząć proces oddawać. Może jest to wina pracy w tych warunkach bez porządnego sprzętu laboratoryjnego. Być może instrukcje genetyczne były niepoprawne. Być może to po prostu zmęczenie. Tak czy siak A27 to katastrofa. Może to o tym robocie, tak? Tym robocie, co... Muszę jak najprędzej nową formułę, inaczej... Okej. Nareszcie odkryłem gatunek idealnie pasujący do moich badań na stacji Marigold. Przeniosąc sprzęt do podziemi na czas końcowych przygotowań. Jedynie co mi jeszcze zostało, to przeprowadzenie robota tak, by był w stanie wykonać kilka delikatnych zastrzyków. Niebawem udowodnię, że moje lekarstwo jest godną uwagi alternatywą dla wybicia tego niezrozumiałego dla nas gatunku. Niebezpieczeństwa. Zdaję sobie sprawę z zagrożenia płynących z manipulowania naturą. Znam na pamięć te całe gadanie o zabawie w Boga, ale nie poddam się, dopóki to nieszczęsne stworzenie nie powrócą do swojego pierwotnego, nieszkodliwego stanu. A to możliwe jest jedynie poprzez rekodowanie genetyczne. Potrzebuję tylko właściwego obiektu badań. Póki go nie mam, nadal dopracowuję formułę. No dobra. To co? Jakieś notatki mam. Nareszcie odkryłem gatunek idealnie pasujący. No dobra, dobra. One. Zbadaj stację metra. Dobra, jestem w stanie jakoś zmieniać się pomiędzy tym a tym? Nie, chyba. Mapa się... Czemu nie ma nic zaznaczone? Najpierw muszę wyjść, tak? Okej. Nie mam jakiegoś robota. Nie wiem, co to za robot. Zobaczymy. Mapa. Daleko? Oj, bardzo blisko. Ale blisko do tego, a ja bym chciał niszczyć mrówki. Siema. Obawiam się, że mam do ciebie złe wieści. Przykro mi, Briana, twój ojciec nie żyje. Przykro mi, dzieciaka, twój stary jest żarciem do mrówek. Przykro mi, Brian, ale twój ojciec nie żyje. Zajmę się tym, co to spowodowało, obiecuję. Dobra, wszystkim się dałem, dlaczego po prostu o tym nie zapomnieć, czy nie wyjedziesz? Myślę w tym, żeby już skończyła przykrmić dziecka, lepiej tutaj umierając, ludzie tutaj umierają cały czas, przyzwyczaj się. Zajmę się tym, co to spowodowało, obiecuję. Ale dasz siano na końcu, co? Prawda, że dasz siano na końcu? No właśnie, zbadaj stację metra w Marigold i zlikwiduj źródło, ale nie mam tego zaznaczone nigdzie na mapie, nie wiem, czy to widzicie. Właśnie nie widzicie, bo nie ma nigdzie tego na mapie, co jest. Dobra, to trzeba szczury odstraszyć. Jak tam nic nie ma zaznaczone, to co mam robić? Idziemy do szczury. Dzisiejszy... W ogóle, to idziemy do tych szczurów i to koniec będzie na dzisiaj. Dzisiejszy odcinek krótszy. Będzie zdecydowanie. Jest tu nadal mrówków dużo. Słyszę gdzieś... Korpus. Nie, pierdolę, nie ma, nawet nie ma co, słuchajcie, marnować ammo na to. Z kitu. W sumie wystrzeliłem dużo ammo teraz, nie ma co marnować tego ammo. Ale są zbyt tanki i zbyt bez sensu, żeby marnować ammo. I nic z nich nie ma ciekawego. No, ale dalej nie chcę eksplorować tego miasta, w sensie... Nie chcę tracić amunicji. Wydaje mi się to mało opłacalne. Zgaduję, że jak trafię prawym przyciskiem myszy, to celuję o wiele bardziej. Ja się celniej, o wiele bardziej celuję.
The fuck? Nvidia jest tak lepsza od Frapsa, jeśli chodzi o pokazywanie FPS-ów. OP jest Nvidia. By the way. O kurde. Co to? Zdaje się. Zalane metro. No poczekaj, to nie tutaj misja miała być? Nie. No ta, stacja metra, to chyba tu. Pójdziemy, widzowie? Kurde. Jak można iść, to chyba idziemy, co? Jo, cię kręcę. Kurwa, mogę w to wejść jakoś? O, to jest pytanie. Nie możesz uruchomić pułapki i uniknąć przy tym obrażeń. No to zostaw to. Czemu nie mogę? Nie wiem. O, moje nogi. Dobra, też nagramy, widzowie, no. To może jednak nie będzie aż tak krótki odcinek. W kola. No tu będą na pewno wyborne. Absolutnie wyborne, słuchajcie. Pułapki, potwory i wszystko. Także. Nienawidzę, kurwa, nienawidzę takich dźwięków, no. Cisza co słuchawki, gościu. O, cię kręcę, co ty taki silny jesteś? Kurwa. Jak to zdziczały gul? Zostaw mnie w spokoju. Haha, w pułapkę wejdziesz. Kurde, co to ma za obrażenia? Czemu to ma takie duże obrażenia? Nie no, widzowie, jestem za cienki bolek, no, na takie rzeczy, wydaje mi się. Co mu pierdolne, z czego mu zajebie, co? Czego ja mam go uderzyć, widzowie? Co ma dużo obrażeń? Jest tylko jedna broń, co ma dużo obrażeń. Czy ja naprawdę chcę marnować tą broń po to, żeby tutaj zabić gula? Kurde. Ciężko mi powiedzieć, widzowie. Ani jakiegoś hełmu nie mam dobrego. Potrawka z wiewiórki. No, możemy sobie trochę tego HP jeszcze przywrócić. Ale mam full. Mam nadzieję, że się nie zużyło w takim razie. Może granatem odłamkowym. Może faktycznie granat odłamkowy to nie jest taki głupi pomysł. 6. Jeszcze jest tego, wiecie. O to. Ta lanca. Nie. Ta lanca? Nie lanca. Coś by to była ta brońca na hita ściąga. Może. A nie, to chyba ta lanca była faktycznie. Ok. Tak, to było to. Spróbujemy go. Nędzikiem. Nie, no, ja mam to tak źle ułożone, słuchajcie. Dobra, podgłaśniam. O kurwa. Nie no. Mamy to. Widzowie, udało się. Gul martwy. Młotek. Warto było. 5 naboi. Za 2 granaty. Było warto, widzowie. Granaty są OP. Ja muszę coś ciszyć, bo nienawidzę takich gier. Jeszcze dźwięki są najgorsze. Jak nie ma dźwięków, to jakby... chillera, nie? Naprawdę, jakbym grał na głucho, to jest chillerka kompletna. A jak słyszę te dźwięki wszystkie w tej grze, już nie mogę wytrzymać. Biurko puste, biurko puste. Nie no, już mi... Co to jest za dźwięk, widzowie? Oczywiście wam zostawiam do chojraka na maksa. Myślę tak jak było wcześniej ten dźwięk. I udaję, że tego, że tak ja tak gram normalnie.
Na całym przycisku będzie, faktycznie. Dobra, idziemy dalej, mam nadzieję, że... Jest czerwony skurwesyn. Pytanie, jak bardzo nam na mordę wskoczy. Dobra, V. A nie ma go tu. Najpierw go załatwię, bo mi psychicznie nie daje rady. Padnie na hita? Zobaczymy. Powinien. Ale. Kurde. Ale to jest ciężka broń, co jeszcze... Powinienem sobie ją pozostawiać. Wydaje mi się, że to jest taka bardzo OP broń. Ławka. No nie wiem, widzowie, czy tu się opłacało przyjść. Przepychacz, przewodnik. Możemy wziąć przewodnika. Tu jakiś chłop jest zwany na kawę, to nie? Okej. Okay. Tu coś było? To już wszystko, tak? Nie. Kurde, coś mi się nie wydaje mi się, widzowie, że to się opłaca tutaj iść dalej w to. Z takim eku, jakim ja mam. Wydaje mi się, że w ogóle się nie opłaca tak iść. Z takim eku, jak ja posiadam, że to jest useless. Dlatego nie gram te wszystkie Metro Exodusy, bo jakbym to zobaczył w takie góle i też w rozdzielczości lepszej niżeli, wiecie, jaka jest tutaj, to ciężko by było. Ja nie lubię strasznych horrorów. Jak mi coś wyskakuje, albo jest jakiś ghoul, że tego, że coś takiego strasznego, to nienawidzę tego. Nienawidzę, widzowie. Kretoszczura się przestraszyłem z 5 razy już w tej grze. Jakby jego minę rozbroić, więc... O czym my gadamy, wiecie, o jakim poziomie. Nienawidzę. Lecimy. Pamiętam, jak graliśmy w Mad Maxa i była ta misja podziemna, co się wjeżdżało i było ten, to też było ciężko. O kurwa. Siema. Wydaje się czysto. Siedem mamo, mało trochę. No to ma mało obrażeń. Trochę nie ma co marnować teraz amunicji. Drzwi do pom gospodarczego. Trzeba się nie zgubić. Kurde. A chodźmy z powrotem jeszcze na chwilę. Widzę cmentarz. I kurwa cmentarz. Ty, cmentarz. Poczekaj, to my poszliśmy tam i nie, przecież tam nic nie było. No, po co ja to marnowałem wszystko, ty? Nie, do kitu to metro. Nie opłacało się w ogóle tam iść przecież. O. Dwóch przeciwników. Bandyci. Ech, dobra, uciekamy stąd, nie ma co tu. Dobra, na dół. Tu możemy iść, coś zbadać. I będziemy kończyć. Myślałem, że to jest ta misja, słuchajcie. Co muszę zrobić? Odnośnie tego metra, ale to chyba... Tu chyba coś jest lekko pobagowane, mi się wydaje, widzowie. A nic. Chyba z jumpscarów i wszystko w porządku. Nie widzę jumpscarów. Tylko nie oglądam horrorów, bo jeżeli atmosfera jest... Już wolę, jeżeli atmosfera jest gęsta, chłopie, jak... Tak, że możesz ciąć nożem, już jest lepiej dla mnie. Jeżeli tego. Jeżeli jumpscary. Nie lubię jumpscarów. Zresztą to na chwilę i nudne. A ponadto, wiecie, psycha później... Zaczyna się ładować, nie? I jesteś o wiele bardziej odporny. Jeżeli atmosfera jest gęsta. O to gościu. Dobra, widzę jakiegoś boba. Bandyta czy ghoul? Kurwa. Pewnie ghoul. V. Dobra, idziemy. Sam ci na dupce. Ty, poczekaj. U kurwa.
Zostaw mnie. Dzisiaj bandyta. Granat? Okej. Okay. Maska nie warta. Obrażenie, wartość, waga. Nóż, okej. Okay. Możemy wziąć. Wódka. Pancerz bandyty, to się nie opłaca. Też wartość jest duża, ale w porównaniu do wagi to jest do kitu, więc nie bierzemy tego. Tylko jak będzie... O kurwa. Kurwa, nie mam życia. Szybko. Dobra. Gdzie to się? Chemia, nie? To tu było. Okej, okay, sobie. Kurwa, no gdzie ja strzelam tym? Jezu, tragedia to jest, jak ja tak strzelam. Gdzieś jakie to, to trzeba we wszystkie strony, nie tam gdzie trzeba, no. O Jezu, i drugi slimpak. Co to są kurwa za bronie, widzowie? To widzicie, że to we wszystkie strony, kurwa, tam gdzie nie trzeba, no. Przecież przeładowałem. To wy tragedia. Wyjebałem ze 120 ammo na tego chłopa, pozdro. Nabój, pistolet. Na pistolety się opłaca brać. Pancerze? Nie. Pancerze się nie opłaca brać. Pistolety tak, pancerze nie, wyjście. Ojejciu, no tragedia. A jaki my mamy pancerz? Mamy jakiś? Może nie mamy, dlatego tak dostajemy w pierdol. Nie no, mamy. Odporność 10, ty. Czyli jak będzie 11, to warto brać strzelbę bojową. No bierzemy, bierzemy. Sawę, a pokaż ty, pancerz, 10. Takie szefy są mam. Jestem takim bobem z tym pancerzem, co ja mam. A tak, tak dostajemy mocno. No, jeszcze to mam. O, widziałem cię. Gagatku. Steampunk. Steampunk. Korpus, ładujemy. Kurwa, idziemy, strzelamy, widzowie. Pewnie, że tak, pewnie, że tak, bysku. Jasne, jasne. O, jeszcze jak, jeszcze jak, jeszcze jak. Co robimy teraz? Ciekawe to jest. Bardzo, bardzo interesujące. Pewnie, że tak. Tak, tak, tak. Pewnie. Pewnie, że lubię. Nie wiem, jak ja uciekłem, widzowie. Ciekawe na pewno. Okaleczenie, co jest? Ile tego wyskakuje? O, to spierdalasz, gościu. Gleba. Czy im się skończy ammo? Kurwa, jaki pojedynek dwóch debili. Z
Dlaczego nie z kurwa z kamienia? No jak to widzowie tak? No co? Niemożliwe to jest. Uuu, co? Co jest? Ale zostałem wystraszony. Chłop mi ganka zrobi, ty, na siwanie. Co to było? Dostaję prosto w czapę. Save. Szybkie zapisywanie. Impaki. O Jezus się nazarejski. Dobra, powinien detnąć. Karabin. Dobra, kapsel. Kastet. Naboje. Pancerz. Duże zwarty. No po się też można poulepszać ten pancerz, kurwa, ale. Nie no, nie mam miejsca widzowie na pancerz, gdzie? Steampack. Ale zajebista bitwa była. Steampaki. Chemia. Mam jeszcze? Wszystkie zużyłem. Nie no, coś tam jeszcze jest. Ale ciężko, ty. Bandyta, nabój, nóż. Pizdolet. Pancerz i maski to się raczej mało mega opłacają. Znaczy, pancerz się opłaca z tego względu, że jak go zbierasz, to możesz jeden rozłożyć i drugi naprawić. To w tym wypadku mi się wydaje, że jest OP, ale tak, to wydaje mi się, że nie jest opłacalne. Dobra, no powinniśmy się teraz bogacić, prawda? Światełko kontrolne, tutaj lodóweczka, jakieś żarcie. Teraz powinienem krzyczeć, jesteśmy bogaci, ale nie jestem pewien, czy ci bandyci mieli cokolwiek. Normalnie tu jeszcze cygara gość płonie. Kubek. Nic ciekawego. O kurwa, tu. A tu co? Też jakieś tutaj mieli jakieś tego, tak? Jakiś swój, jakby to nazwać. Swoje. Swoją bazę. Dobra, no musimy wziąć tyle, ile możemy wziąć. Wszystko, co jest warte dużo, to trzeba pobrać. Szachownica. Krzesło, nie. Chyba, że mogę usiąść na krześle i odpocząć. Zobaczymy. Nie, o nie chciałem tego brać, ale. O! Apteczka pusta. A ja się nie cofam teraz? No cofam się chyba. Amunicja, no przyda się, bo wydupcyłem tu ze 200 amunicji, ty strzelałem się z tymi jebanymi badyntami. Siema, jaki masz damage? Ja mam kurwa tragiczny damage. Jesteś jedna. Dobra, wal się. Który ja mam? Nie no, muszę to pod jeden ustawić, bo nie wytrzymie. Trzeba to wszystko poustawiać, które 44 minuta. Młot trzeba na jeden, na bank trzeba na jeden młocik. Młocik jeden. I teraz tak. Chiński karabin, jesteśmy w stanie ulepszyć? Jesteśmy. No dobra, to ulepszyjmy. Ulepszmy. Chiński karabin 2. Chiński pistolet useless. Karabin myśliwski 3. Nie no, to nawet tego nie używam przecież. Oj, karabin szturmowy. Kastet to nie chcemy, no młot pod jeden, nóż nie chcemy. Ognista lanca. Kurde, ogniwo obcych 3, ja bym dał. Pistolet 0 obrażeń dosłownie, pistolet maszynowy.
4, strzelba bojowa 5, jeszcze mogę mu ulepszyć 5, dobra. Zajebiście. Ty, a w ogóle to jest taki shotgun, chociaż mimo tego, że wygląda na takiego Tommy Hawka, to jest to shotgun. Pokaż kapser, karabin myśliwski, to na pewno bierzemy. To nie. I to też nie. Niestety. O, jest przeciwnik. Zobaczymy. Siema. Myk. Co on tak kurwa szybko biega ty? Dobra, dojedziemy go z tego. Albo i nie? Co jest kurwa grane ty? Co on tak spierdala szybko? What the shit, man. Znaczy no z jego pistoletem to nie będę ukrywać, że też bym spierdalał szybko. Bo miał pistolet z obrażeniami 2, więc... W sumie całkiem rozsądna decyzja. Dobra, jesteśmy strasznie daleko i tu jest wróg. Pytanie, co za wróg? To mi nie wygląda. To jest błotniak. Nie wiem, czym jest kurwa błotniak. Ale błotniak nie wygląda na coś fajnego, co bym chciał mieć. Środek na gryzonie to chyba nie jest na błotniaki środek. Czy ja mam jeszcze jakiś... No nie mam kurwa niestety. Najgorsze jest to, że mi się skończyły, słuchajcie, granaty. Tyle granatów miałem już, że skończę z granatami. Słyszę cię gościu, jak tu idziesz. Dobra, co? Miny, teraz by się tak zajebiście przydały te wszystkie miny, które sprzedałem. Dobra, chuj z tymi minami. Źródło ognistych. No kurwa, przecież ja nie mam szans z tym chłopem. Na 2 hity, chyba że tego użyję. Ale to zostały mi 3 strzały. O, jeszcze nie padł. No to wyborny. Dobra, chyba że taktyka na ucieczkę i strzelanie na oślep. O, wyborny. O, wyborny. Ostatni nabój. No i teraz jest problem, bo nie mam żadnej broni. Siema, potrzebuję jakąś broń. I karabin myśliwski na przykład bym potrzebował. To co? Pod dwójeczkę karabin myśliwski. O kurwa, jakie to wolne jest. Mogłem tego nie używać, co ściąga na hita zdecydowanie. Dobra, roleplayujemy to. Czyli ja udaję, że jakby tam jestem i teraz popełniłem błąd, no nic, nie udało się, nie? Tak powiedzmy, że tak robimy. Mięso błotniaka. Ty, ale a to błotniak to nie jest człowiek? Kurde, ciężko mi to powiedzieć, czy to jest... Wygląda trochę jak człowiek, taki smutowany albo coś, bandyta. Hełm bandyty saper, nie, juzle. O, broń ciężka w sumie, fajne. Naboje, pancerz, obrona 8, czyli nie chcemy. Wyjście. Dobra, czy tu jakieś śmieci, to nie zbieramy tego. Karabin myśliwski, no bierzemy, skąd tu był, też. Rozumiem, że jakby ktoś z nas nie miał, to po prostu. Może sobie pożyczyć błotniak, tłusty.
simpak tak zwany. Skrzynka samo pusta, skrzynka samo jest coś, git. Naboje. Apteczka. Brudna woda, simpak. Dobra. Dobra, sowy. A nie mamy lepszej broni niż to, więc co to jest? Ło. To z jej błotnika? Obrzydliwe trochę. Co my normalnie to będziemy wcinać? No wyborny, wyborny. To było głośne. Kurde, daleko idziemy, widzowie. Gdzieś pod tymi podziemiami łazimy. Nie wiem, czy po prostu mogłem wziąć obrażenie plus 25, wciągnąć i mucić, no. Też jak nie pomyślał. Dobra, no nic. No gramy tak, jakbyśmy roleplayowali, tak powtarzam. Nóż bojowy bierzemy, bo nic nie waży. Szynka samo bierzemy. Ale było blisko, widzowie. Prawie nas dopadli, ale... Rozdupcymy ich następnym razem. Gdzie ja kurwa jestem? No się skupiłem z 10 razy, nie? Bez hitu. Szansa, że ja tam wrócę wcześniej, gdzie rozwaliłem tych wszystkich bandytów, jest zerowa. W sensie nie istnieje bez hitu. Ale tu się, chyba że będę miał to jakieś super ładnie zaznaczone na mapie. No nie będę miał niestety. Teraz nie ma szans, że tam wrócę. Mogę ich przeszukać? Nie, takie ozdoby powiedzmy. Mam jeszcze tu? Zero ammo. Ajajaj, widzowie. Szkoda, bo to jest taka petarda. Ta broń, szkoda, że jest zero ammo, nie? Skoro przyszedłem ty, jak nie znam, a stąd. Dobra, no może ślepy zaułek i nie zacznę chodzić w kółko, no. W sensie nie zacznę, jakby to będzie koniec i nie będę musiał wracać tam z powrotem. Znaczy będę musiał wracać tam z powrotem, a nie będę dalej szedł i dalej i tak nieskończoność, aż się pogubię i będę chodził po tych tunelach 5 godzin. Mhm. O kurwa. O kurwa. Kurwa, celna broń. To jest dobra broń. One biegną jak z jakichś memów. O kurde. Mamy brzuch boli, widzowie. Bugowałem go? Ty, co się stało? Zniknął. A, został zbugowany? O nie, żartowałem. Tutaj. Kurde, taka zabawa w cieciu babkę jest zrobiona niestety. Bo inaczej będzie ciężko. Zero obrażeń z posiadanych niestety też. Ach, no jest jak jest, widzowie. Słyszę go. Po prawej stronie? Teraz po lewej? Nie, to może nie on. Dobra, no to mięso błotniaka jest chyba sporo warte, po 20 kapsli, więc... nie wiem, czy to nam się opłaca. Na pewno nam się opłaca zostawić poziom, bo za poziom dostajemy... Wszystkiego też więcej, więc poziom akurat się opłaca. Siema. Fajny dick, to nie zapalniczka. Nie wiem, czy mam to w głowie cały czas. No, można to zrobić. To jest fajne. Korpus, no na pewno, o kurde, tutaj jakiś specjalny twarz. To jest jego twarz, ojejciu. Dobra, bo to jest za friko strzały są, więc za friko damage jest zrobiony.
On się za bardzo nie rusza wtedy, kiedy zadaję mu tak damage. O kurde. Nie celuj, strzelaj. Co ty robisz, ty? Dziadzie. Ale mnie bejtuje. Wracaj tu. O, ale to był dobry strzał w tego, w twarz. Mamy poziom. Będzie jakaś informacja o poziom? Dobra, zajebiście. I w co dajemy? Ile można mieć handlu max? Stówę można mieć. To mamy handel stówę. Mam najlepsze... Najlepsze siano będzie robione. I co teraz dalej? I dalej, widzowie, bierzemy sobie... Pewnie nie wiem co, ale wiem, że muszę iść do łazienki, widzowie, więc widzimy się jutro. Pamiętajcie o 16:00. Pamiętajcie o łapkę w górę, komentarzach oraz subskrypcji tego kanału. O tym, że w opisie macie link do moich drugich kanałów. Do zobaczenia, trzymajcie się, proszę.